Witam serdecznie, kochani. Jesteśmy w Częstochowie i witam Was serdecznie. Za chwilę rozpocznie się światełko dla Pawła Adamowicza. Zapraszamy serdecznie. Zobaczcie, nie jest nas może wiele osób, ale chcemy upamiętnić Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Zostańcie z nami. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz przypominam, jesteśmy w Częstochowie. Dobry wieczór wszystkim, witam Was serdecznie w imieniu mieszkańców. Również z podziękowaniem dla Dominika Paszka z Gdańska, który kilkanaście miast zmobilizował, aby razem dziś z Gdańskiem wysłać takie nasze serce świetlne dla Pawła Adamowicza i powiedzieć sobie szczerze, że będziemy pamiętać i że nie zapomnimy, bo był naprawdę dobrym, ciepłym człowiekiem, lubiał pomagać, a wydarzyło się rok temu, co się wydarzyło i musimy zrobić wszystko, żebyśmy również, tak jak rok temu z Gdańskiem była Częstochowa, tak samo co roku, żebyśmy dzień po finale świątecznej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzień po zawsze pamiętali również o Pawle Adamowiczu. Ten dzień jest szczególny, ponieważ oprócz tego, że mamy nieść dobro, tak jak mówił Paweł Adamowicz, to chcemy podkreślić o hejcie, o nienawiści, przez które to, do tego właśnie ta śmierć przez to doszła. Ja bym poprosiła tutaj Anię, bo Ania jest bardziej przygotowana. Ja w ogóle miałam nic nie powiedzieć, ale Dominik nie dojedzie na pewno dzisiaj. Prosił, żebym coś od niego powiedziała. Ale mam coś od niego dla kogoś, kto będzie chciał jeszcze tutaj wystąpić oprócz Ani, bo ja nie powiem. Witam wszystkich zebranych. Nie jestem specjalnie przygotowana, w każdym razie nie bardziej niż wy, bo każdy z was mógłby coś powiedzieć, każda z was mogłaby coś powiedzieć na ten temat. W kontekście tego, co się stało, w jakim kraju, w jakich czasach przyszło nam żyć. Żyjemy w czasach ciężkich, czasach, które są obarczone hejtem, trollami, niesprawiedliwością i to wszystko skutkuje tym, że po prostu podzielono nas. A przecież wszyscy jesteśmy Polakami. Nie należy dzielić tego, co jest całością. Polacy nie są ani źli, ani dobrzy, ani gorsi, ani lepsi. Jesteśmy, jacy jesteśmy. Natomiast sianie zamęty, pokazywanie, że agresja i przemoc może rządzić ludzkimi poczynaniami, jest, delikatnie mówiąc, niepotrzebne. Przemoc rodzi przemoc. Kto się je burzy, zbiera wiatr. Więc dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, może nie liczna grupka, ale przynajmniej ci, którzy mają pojęcie, o co chodzi, ci, którym zależy na tym, żebyśmy wszyscy byli razem, wszyscy byli Polakami, i żeby nie stało to, co stało się równo rok temu w Gdańsku, po to tu jesteśmy i my o tym wiemy. Teraz nasze zadanie, wasze zadanie jest takie, żeby tą swoją wiedzę przekazywać tym, którym się nie chce o tym słuchać, bo ja nie wierzę, że ich nie interesuje. Wszystkich interesuje, co się stało. Powiem wam przypadek taki. W ubiegłym roku tutaj było ustawione serduszko zrobione właśnie z naszej zniczy. Dbałam o to, żeby tu nie było bałaganu. To nawet ja przyszłam, młody chłopak, młoda dziewczyna, nie stół na 20-letni. I pytają mi się, ale o co chodzi z tymi zniczami, z tymi serduszkami? Nie, owszem, słyszeli o Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nawet widzieli, że coś takiego jest, że kogoś zabito.
wytłumaczyłam im, wzruszyli się i właśnie kupili z nich przymyśli. Zobaczcie, jak to jest, jeżeli wy nie wy młodzi, nie zadbacie o to, żeby wasze otoczenie wiedziało, o co chodzi w życiu, bo wy jesteście świadomi, to żaden rodzic nie przekona, no bo wiadomo, jak się czasami traktuje rodziców, no co on tam wie, my wiemy lepiej. Więc dlatego tutaj jesteśmy ku pamięci Pawła Adamowicza, prezydenta miasta Gdańska, który właśnie na zasadzie tej, że hejt był szerzony, że komuś namieszało w głowie, którego, kogoś, komu teraz robią, przypinają łatkę wariata, no bo tak trochę nie bardzo, że normalny człowiek przyszedł i zabił. No jest najlepiej, jak nie będzie wariat na wariackich papierach. I to musicie wiedzieć, bo o tym się mówi. No nie oglądajmy tylko jednej, nie oglądajcie tylko tej jednej telewizji, bo na pewno nie, ale ci, którzy oglądają, powinni być przez was dokształcani. Dokształcani przez was właśnie, bo wy jesteście świadomi, jesteście tutaj, wiecie, o co chodzi. Jesteśmy tu, tak jak powiedziałam, żeby uczcić pamięć Pawła Adamowicza. Człowieka, który jeszcze mógł tyle zrobić, tyle dobrego mógł zrobić. No niestety, no to życie zostało przerwane w bardzo brutalny sposób, dlatego, że człowiek nie szanuje człowieka. Człowiek nie szanuje życia drugiego człowieka. Czy my jesteśmy gorszym sortem? No powiedzcie, jesteśmy gorszym sortem? Nie jesteśmy, no przecież nie jesteśmy. Dlaczego nas chcecie ktoś podzielić? Komu na tym zależy i dlaczego? Nie wolno takich rzeczy robić narodowi, nie wolno takich rzeczy robić młodemu pokoleniu, które ma tutaj żyć długie, długie lata i cieszyć się ze swojego życia i nie, żeby więcej nie zdarzyła się sytuacja, że musicie w takich smutnych okolicznościach walczyć i przychodzić tutaj. Przecież byłoby fajnie przyjść na orkiestrę wczoraj i nie mieć tego na karku wspomnienia, że coś złego się stało. Stało się coś złego, co będziemy musieli przyjść i no, nie tyle udokumentować, co oddać hołd tej sytuacji. Dlatego proszę was, ci, którzy mają chęć złożyć znicze, to bardzo proszę, ustawmy je, jeżeli się w miarę da, w serduszko, to dobrze. Jeżeli nie, to w jakąkolwiek inną figurę. Tutaj, Kasiu, gdzie stawiamy? Tu nie, okay. Bo tam chodzą ludzie. To bardzo proszę. Ta piosenka, którą słyszycie w tle, to jest piosenka Sound of Silence. To jest dźwięk ciszy. No, właśnie. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared. Zapraszamy tutaj. Jeżeli macie jeszcze zapalenie, lampkę jaką. Fools and I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, and echoed in the wind. Of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out his warning, and the words that it was forming, and the sign said the words on the tenement halls, and whispered in the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of
Kochani, nie wiem, czy się mylę, czy nie, ale prawdopodobnie nie mylę się. Jest ktoś z sztabu częstochowskiego w Ośpu, prawda? Mogłabym poprosić? Dwa słowa, ponieważ wspieramy się nawzajem i dobrze by było, gdyby dwa słowa również zamienić. Wspólna sprawa, prawda? Tak, zostanę wywołany do mikrofonu przez przypadek. Drodzy Państwo, wczoraj na tej scenie występowałem, może ktoś widział, głos mi się łamał i czytałem różne rzeczy na temat sztabowiców, którzy zmarli Pawła Jakubowicza. Mogę tylko powiedzieć jedno, że dla nas to był najcichsze liczenie pieniędzy podczas 27 lat działalności naszego sztabu rok temu. Fajnie, że jesteście. W zeszłym roku nas tu nie było, bo mam nadzieję, że rozumiecie. W przyszłym roku też będziemy, a teraz idziemy liczyć kasę, którą rzuciliście do duszy. Dzięki. Ja ze swojej strony chciałam jeszcze momencik, bo nie wszyscy... Mówiłeś takim głosem, że było bardzo słabo słychać, ale małe światełeczko, które tutaj
również się świeci, niech będzie też dla koleżanki, która z wami kupę lat pracowała, prawda? I kolegę, a których nie ma. Ja widziałam, poznałam rzeczniczkę waszą prasową, która bardzo płakała i mi było bardzo jej przykro. I ten dzień finału zawsze będzie zarazem bardzo wesołym, ponieważ robimy ogromnie, wy robicie, a my wam przy tym pomagamy. Wiele dobra, ale nie będziemy już pamiętać o tej takim bólu, który no, przechodzimy i będziemy przechodzić, bo no, ci, co kochamy, będą odchodzić zawsze. Tak było i tak będzie. Ale będziemy o nich pamiętać. W dzień, kiedy będziemy wysyłać to światełko dla Pawła, to będziemy też o tych naszych przyjaciołach również pamiętać. Ja dokąd będę mogła, będę o tym pamiętać i będę się starać nie zapomnieć. A wszyscy, którzy tu są, myślę, że również ktoś zawsze będzie pamiętał. Ja, Dominika, chcę do tobie dam, żebyś pamiętał o tym. W tym roku wsparliście tą akcję, ponieważ promowaliście również na swojej stronie to dzisiejsze wydarzenie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas więcej. Może to nie jest rewelacja, ale pamiętamy o Pawle Adamowiczu, plakietka. To dla Wojska Częstochowskiego i dla ciebie. Dziękuję serdecznie, że jesteście z nami, a my częstochowianie będziemy zawsze z orkiestrą, będziemy grać do końca jeden dzień dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam, kochani wszyscy, że przypiliście. Nie była to feta, bo to nie o to tu chodziło. Tu chodziło o pamięć, tu chodziło o coś, co płynie od nas z serca. I oby to pozostało w nas, częstochowianach, żebyśmy o tym dniu pamiętali zawsze. A będziemy pamiętać, bo to zawsze będzie dzień po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy po finałach. Trzymajcie się, dziękuję wam serdecznie. In the signs and the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sound. Ale w Bosku się bardzo ładnie zachowali, bardzo ładnie. Prawda? Mówię, że z Wośku się bardzo ładnie ludzie zachowali we disturb the sound of silence.
Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. And the sign said the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sound of silence. In restless dreams I walked alone, in narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops. No już teraz mogę powiedzieć, że rozwiązuje zgromadzenie. Dziękuję wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za bycie w Częstochowie. Nie było nas wiele osób, ale troszkę było, około 40-50 osób, ale przyszła ekipa z częstochowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyszli, zabrali również głos. Wczoraj w Częstochowie był smutny dzień, ponieważ dwie osoby ze sztabu też odeszły. Szczególnie jedna dziewczyna niedawno. Sztab jest w żałobie. Dla niej też było malutkie światełko, które podkreśliłam w mowie. No cóż, moi drodzy, dziękuję, że zechcieliście być z nami w Częstochowie. Pozdrawiam inne światełka, które były w innych miastach dla prezydenta Pawła Adamowicza. I cóż, widzimy się na innych wydarzeniach, a za rok w tym samym miejscu, tuż Częstochowy również, mam nadzieję, duże, ogromne serce i ogromne
wielkie, mocne światło dla Pawła Adamowicza. Dziękuję Wam serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Oczywiście polubcie strony, lajkujcie, udostępniajcie. Wszystkiego dobrego.